Dzień dobry wszystkim oglądaczom. Dzisiaj pierwszy raz nad Zalewem Zemborzyckim. Nie sam, z kolegą, potem go zobaczycie na filmie. Mam nadzieję, że będą jakieś ryby, bo już trochę łowimy i na razie nic się nie dzieje. Ale czekamy cierpliwie. Oczywiście Feder dzisiaj króluje i mięska na haczyko. Do zobaczenia z rybami lub bez. Się za chwilę okaże. Jak już ona to kupuje, tak. Tu masz te kasterka. Kiedy sam nie mógłbyś poczekać, żeby ci się, że tak powiem, skasterował. Zapasów jakiś. Nie no, wiem, śmieję się. Jest ryba. Czekamy, żeby się nie spięła. No, co zrobić? Nie no, rzeczywiście jest ryba. Nie kłamałeś. Czyli jednak to puknięcie to było coś jednak. Tak, coś przyszło delikatnie. Ja no bardzo piękny, gratulation. Streszczyk pierwszy, oby nie ostatni. Oby. Bo mnie żona do domu będzie wzywać, a ile mogę na ryby czekać, tak? Masz siatkę nawet widzę. Nawet zmoczę ją, żeby było. Ale nie wierzyłeś w sukces, bo nie ten... Siatki nie miałeś. Siatki nie miałeś, tak. I chlop. Dobra, super. Puściła. O. Czy wkręciłeś mnie? Nie no. Był, ale puścił. Ty już szedł górą. No, trudno. Będzie nas... ...ławicami, było ewidentnie, wiesz, że nagle we trzech mieliśmy brania.
siedzieliśmy od siebie naprawdę na kawałku wody i nagle i bania były. I wszyscy we trzech nagle holujemy, nie? A potem znowu cisza. A dzisiaj jest pochybel. Dwie ryby, w zasadzie półtorej, bo jedna spadła. Półtorej ryby, bo jedna spadła, ale można zaliczyć, że była. I to wszystko jest. No co zrobić? Taki ładny dzionek, a pogoda jest fajna. A jednak nie weszło. A nadzieja była, tak. W me serce też nadzieja weszła, wpłynęła, nie wiem jak powiedzieć. No cóż, co zrobić? Patrzymy się w szczytówki. I się toczy. Wędkarskie życie. Maćku, ostatnie chwile nad wodą. Ufoję, bo ja się zostanę. Może doczekam tych leszczy. No właśnie. Właśnie, dzisiejsza przygoda zakończona w ten sposób, że leszcza mamy jednego. Znaczy kolega ma jednego leszcza. Półtorej, tak, bo to, że się spiął, to się liczy jako pół. No i to jest to wszystko. Będzie leszcz? O, jest szansa. Może nie być. No to jeszcze poczekam, ale... Było na zakończenie. Na zakończenie tak, ale generalnie, no, nie wiem, gdzie te ryby popłynęły. W wodzie ich na pewno nie ma, więc co zrobić? Może z tyłu w lesie. Może z tyłu w lesie, tak. Do zobaczenia na kolejnym filmie, na kolejnej przygodzie. Być może jeszcze kiedyś tego pana zobaczycie. Jest taka szansa, nadzieja. Do zobaczenia. Nara.